Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, rozpoczął się turniej w Warszawie Superbet Poland Rapid and Blitz 2024. Wielkie emocje przed nami, wielcy, wspaniali zawodnicy. Gra m.in. Magnus Carlsen, Jan Krzysztof Duda, czy pretendent do tytułu Mistrza Świata Gukesz. Zapraszam do trzech analiz partii, bardzo ciekawych. Świetne poświęcenie Hetmana lub nieświetne poświęcenie Hetmana, za wiele nie zdradzę. Za chwilę powiem, jak to będzie wszystko wyglądało. Przypomnę tylko, że 9 maja, czyli jutro dokładnie o 13:15 będę udzielał symultany właśnie na tym wydarzeniu w Warszawie, w Muzeum Polin. Zapraszam serdecznie, można się zapisywać na symultane, podlinkuję wszystko w komentarzu i zapraszam do fantastycznych partii. Mianowicie tutaj pierwsza z nich to Abdusatarow kontra Giri, e4, e5, skoczek f3. Przypomnę, że to są szachy z tempem szybkim. Skoczek na c3 i g3. Bardzo ciekawe podejście, niestandardowe oczywiście, no ale to ma to do siebie, że właśnie tutaj zawodnicy nie muszą grać swoich pierwszych linii i najlepszych wariantów. Tutaj dobrym zagraniem jest posunięcie d5 cały czas, gdyż jak białe nie walczą o centrum, czyli grają troszeczkę na skrzydle, to czarne mogą właśnie fajnie uderzyć sobie w centrum. Skoczek zagrał jednak na f3, posunięcie d3 i cały czas ten ruch d5 istnieje, jednak goniec zagrał na c5 i goniec g2. Tutaj nie musimy się obawiać takiego ataku na f2 z uwagi na po prostu roszadę, więc czarne tutaj nie uzyskują absolutnie nic. Nastąpiło d6, skoczek na c3. A5, tutaj taka trochę przestrzeń na skrzydle hetmańskim może się klarować, jeśli chodzi o czarne. Poza tym goniec zawsze ma opcję ucieczki. Nastąpiło po prostu H3. Nie dopuszczamy tutaj figur do pola G4. W tym układzie nastąpiło H6, roszada. Król H2, tak standardowo można powiedzieć, że szachy póki co są proste. Znaczy posunięcia są dosyć proste. I Gili zagrywa skoczek na D4. No i to jest obarczone znakiem zapytania. W sumie nie wiem dlaczego, ruch tak naprawdę w miarę normalny. Skoczek na D4, goniec zbił. Skoczek na E2, ten goniec oczywiście musi się wycofać i posunięcie F4 z atakiem. Tutaj białe oczywiście będą próbowały grać na tym skrzydle, żeby uzyskać swoją przewagę. Taki jest główny plan w tych schematach z gońcem na G2. Posunięcie A4, goniec D2, C6, tutaj goniec na C3. Widzimy, jest mocniejszy atak w centrum, więc wieża wzmacnia tego pionka. Pionka E5 dokładnie. Hetman zagrał na D2, goniec na C7, tutaj wieża F2 i zobaczcie, że po C5 białe zdwajają wieżę. Też plan prosty, tutaj trzeba bardzo uważać na tego gońca i, znaczy, no tak, na gońca z perspektywy białych. Król na H2 stoi, więc może być różnie, choć jeszcze są pionki, ale to jest już fajna groźba. Wieża zagrywa na E6, to jest bardzo ciekawe posunięcie, za chwilę dowiecie się dlaczego. Posunięcie B3, tutaj jest B5, goniec wrócił, AB. Posunięcie B4, no i widzimy, że czarne fajnie ustawiły te pionki. Hetman na C1, hetman E7, król wrócił na H1, to jest dobre zagranie według mnie, dlatego że tutaj ten goniec, tak jak wspominałem, może być bardzo niebezpieczny. Wieża F8, dużo manewrów, G4 ze strony białych i skoczek H7 i teraz białe popełniają błąd. Skoczek G1. Oczywiście ten ruch wydaje się logiczny z uwagi na to, że on może przejść przez F3, próbować grać F5, trzymać pole G5, no i ta figura oczywiście będzie wtedy wyżej. Jednak to jest spory błąd z uwagi na to, że tutaj czarne mogły to fajnie wykorzystać, bo czarne zagrały wieża A2, niestety złe posunięcie, ale można było zbić po prostu na F4. I okazuje się, że jeżeli nastąpi bicie wieżą, to jest ruch D5 z atakiem na wieżę. Najlepszym dla białych teraz byłoby wybicie tutaj pionka, oddając jakość, ale jakby wieża wróciła, to jest po prostu ruch D4. I goniec z B2 nie ma nic do powiedzenia, a goniec czarnopolowy stał się potworem. Szkoda, że Giri tak nie zagrał, no tutaj Abdusatarow miałby wielkie problemy. W każdym razie, w tym momencie nastąpił ruch wieża A2.
Hetman zagrał na B1, wieża wróciła, F5, no i tutaj białe już są spokojne. Teraz widzimy, że ten goniec C7 już ma problem w grze. Goniec na B7, goniec na C1, posunięcie F6. Wydaje się to ruch oczywiście logiczny, bo trzymamy pole G5, ale ciasno się robi po prostu czarnym figurą. Skoczek na E2, goniec B6, spore manewry, goniec E3 oczywiście, bronimy się od przełomu w C4, goniec na C6. H4, tutaj białe przygotowują atak poprzez ruch G5, wieża na A6, hetman C1, wieża z F na A8, skoczek na G3, goniec D8 sobie wrócił. No czarne stoją tak naprawdę w miejscu, to białe dyktują warunki. Białe mają dużo czasu, żeby właśnie przemanewrować swoje figury na lepsze pozycje. Zobaczcie, jak to fajnie właśnie też białe robią. Hetman D2 ucieka. Tutaj wieża A1 z próbą jednej wieży, żeby ją wymienić. To jest też dobre podejście czarnych. Absolutnie przy wymianie ciężkich figur czarnym żyje się lepiej. Skoczek zagrał na H5, król H8, król H2 i wieża zbiła. Oczywiście wieża zbiła, hetman wrócił na F7. Wieża G1, wieża na A2. Tutaj oczywiście trzeba trzymać linię obrony, wieża A7 z tej strony, aczkolwiek wieża A2, no ruch jak ruch. Tutaj wieża zagrała na G2, wieża zagrała na A1 i teraz białe zagrały ruch, który trzeba w pewnym momencie zagrać. Mianowicie skoczek G7. Bardzo ładne poświęcenie, mimo że jest obarczone znakiem zapytania, bo silnik tam widzi jeszcze lepszą kontynuację, ale to jest cały czas lepsza pozycja białych. Tutaj nastąpiło bicie i goniec po prostu zbił dwa pionki za figurę. Mają czarne, ale atak w postaci G5. Pionek zbił i hetman A2. No ten ruch niestety najlepszym nie jest. Zdecydowanie lepiej tu można by było zagrać wieża F1 z atakiem bezpośrednim na gońca, potem może wejście hetmanem i próba jakiejś kontry czy wymiany hetmanów. Jednakże po hetman A2 Abdusatorow zagrał po prostu F6. Robi się gorąco, hetman zagrał na B1, tutaj są groźby, więc wieża zagrała na G3. Ładnie jest to wszystko bronione. Wieża A2 i zobaczcie, jest atak na C2. I w tym momencie Abdusatorow opisał się bardzo ładnym przeliczeniem wariantu, mianowicie F7. Ten pionek będzie chciał przejść do pola przemiany, ale też, co ważniejsze, zabiera punkt G8. Wieża zbiła na C2 i okazuje się, że białe tracą hetmana. Czy to było poświęcenie, moi drodzy, świadome czy nie? Odpowiadam, że jak najbardziej tak. Abdusatorow zagrywa G6 i co ciekawe, po biciu na D2 wcale goniec nie zbija wieży, tylko zagrywa goniec na G2. Rewelacyjne poświęcenie hetmana z prostą groźbą, bo grozi mat po prostu na G7. I wieża zbiła na G2, wieża zbiła na G2. Czarne się w tym momencie poddały. Moi drodzy, nie ma możliwości obronienia się przed matem. Jeżeli zagra goniec, to jest po prostu G7, strzał, strzał i tyle. Bardzo ładna kombinacja końcowa, można powiedzieć. Abdusatorow popisuje się fantastycznym przeliczeniem oczywiście wariantu. Miał na to sporo czasu, Gili troszeczkę czasu zużył więcej. No i mamy pierwszą rozstrzygniętą partię. Abdusatorow wygrywa z Gilim. Przejdźmy do kolejnej partii, gdzie mierzył się Gukesz ze Szewczenko. Bardzo też ciekawa partia z jednego względu, również nastąpiło poświęcenie hetmana, zapraszam. D4, tutaj panowie grają sobie obronę słowiańską, w tym momencie nastąpiło bicie i posunięcie A4, goniec F5, standardowo skoczek H4, goniec wrócił, jest E3, E5, bardzo ostre, fajne zagranie, goniec jednak zbił, pionek zbił, no i ta pozycja jest póki co normalna, skoczek wrócił. W tym układzie goniec G4, po prostu H3, jest wymiana, hetman A5, normalna, standardowa pozycja. Tutaj białe mają parę gońców, przyjemniejsza pozycja troszeczkę. Jest wprawdzie izolowany pionek, ale to jest chyba, nie jest to jakiś tam minus w tym układzie, gdy jest para gońców, te figury są fajnie rozwinięte. G4 bardzo odważne, ale też zarazem dobre posunięcie. Tutaj odbiera ten pionek troszeczkę pól przeciwnikowi i stara się tego skoczka za chwilę zaatakować. Skoczek z B na D7, G5 nastąpiło, skoczek E8, goniec D2, no
Ten ruch jest obarczony również znakiem zapytania, aczkolwiek nie wiem dlaczego, bo tutaj silnik jakiś widzi inne kontynuacje w postaci wieża D1, ale to jest silnik, uważam, że to jest jak najbardziej normalny ruch i tego się trzymajmy. Goniec B4, wieża z F na E1, skoczek D6, goniec wrócił, wieża E8, no i tutaj goniec F4, takie posunięcia dosyć proste panowie tutaj wykonują. H4 znowu jest obarczone pytajnikiem, aczkolwiek nie wiem znowu dlaczego. Jest bicie, skoczka na F5, hetman zbił i król G2. Standardowe też zagranie, żeby bronić troszeczkę hetmana, przybliżyć się do pionka H4. Hetman D7 i tutaj wieża się wymieniła. D5 nastąpiło, takie dosyć fajne uproszczenie pozycji. Bicie na C3, bicie na C6, wtrącenie, oczywiście trzeba odbić. No i tutaj jest bicie pionkiem. Kto ma lepszą pozycję w tej sytuacji? Kto ma tutaj większe szanse? Według oceny silniczka przede wszystkim no, białe mają troszeczkę lepiej z uwagi na gońca, który ma lepszy zasięg. No i też po kilku ruchach pozycja się bardzo fajnie poprawia. Mianowicie po wieża D8 następuje ruch A5. Bardzo ładny ruch, to jest spory atut w postaci białych. Już powiem dlaczego. Po ruchu skoczek G6 goniec kulturalnie sobie zagrał na G3, skoczek E7 i posunięcie A6. To pokazuje, że pionek A7 będzie miał wielki, wielki problem. Tutaj plany mogą być bardzo proste. Wieża B1, wieża B7 i robi się ogromny problem czarnymi. Teraz nastąpił ruch hetman C8 i moi drodzy, wieża zagrywa na A4. No to jest obarczone pytajnikiem. Z uwagi na to, że białe miały tu świetną kontynuację gry. Mianowicie hetman E3 z atakiem na skoczka i z atakiem na pionka. No i tutaj się robi bardzo ciężko. Po wieża D7 z obroną mógłby nastąpić ruch wieża B1 z potężnymi groźbami. No i czarne miałyby tutaj ogromny problem, żeby tę pozycję utrzymać. Jednakże białe zagrały wieża A4. W tym układzie skoczek zagrał na F5, goniec na H2, oczywiście wieża pilnuje pionka, widełek nie ma, choć to wygląda fajnie. G6 nastąpiło, H5, hetman E6, wieża E4, hetman A2. I teraz nie wiadomo dlaczego Gukesz, moi drodzy, nie zagrał prostego ruchu hetman E2. Wymiana jest jak najbardziej korzystna białymi, końcówka lepsza, goniec lepszy, król jest w siatce matowej, pionek A7 słaby, no jeżeli na przykład hetman by wrócił, to C4, no bo to związanie jest bardzo nieprzyjemne, hetman by wrócił i na przykład goniec E5 z planem, goniec F6 z bardzo prostym planem też wieżą na E8, oczywiście nie można teraz tam zagrać, ale byśmy tak próbowali właśnie grać. A Gukesz w tym momencie, moi drodzy, zagrał posunięcie, uwaga, hetman na D3. Poświęcenie hetmana, jednak to jest kompletna podstawka. Gukesz coś tutaj chyba przeoczył w obliczeniach. No i nastąpiło bicie, wieża dała szacha, król G7 i tutaj myślał Gukesz, że daje za chwilę mat, ale jest zawsze ruch F6. H6 może myślał, że jest mat, ale przecież skoczek zbija na H6 i Gukesz musiał się poddać. Nie ma jak się bronić, bo zawsze tutaj po gońcu na E5 jest ruch F6 i czarne spokojnie wygrywają. Więc podstawka na najwyższym poziomie zdarza się jak najbardziej najlepszym. Przejdźmy do trzeciej partii, która była niezwykle ciekawa. Bardzo mi się podobała i myślę, że spodoba się również Wam. Moi drodzy, Vincent Kamer z WG, bardzo silni zawodnicy. Ja tutaj specjalnie omijam partię Dudy i Carlsena z uwagi na to, że panowie zremisowali swoje partie. Oczywiście wszystkie partie są ciekawe, ale tam się za wiele jakichś tam nie działo, nie było wielkich jakichś tam kombinacji. Tutaj Kamer zagrał sobie w ten sposób, WG również, partia normalna. Fajna, stabilnie, wszystko białe tutaj wyprowadziły. Ruch E5, A3, goniec wrócił, goniec fajnie sobie też wraca w tym momencie. No i goniec B8, roszada nastąpiła, ruch H6. W tym układzie skoczek na H4 znajduje fajne miejsce na F5 lub jeszcze lepsze miejsce na polu G6. Wieża D8 i można powiedzieć, że już w 15 ruchu białe mogą wygrać tę partię. Moi drodzy, już się dzieją fantastyczne rzeczy, mianowicie skoczek na G6. No ruch fantastyczny. Tutaj jeżeli hetman by zagrał na E8, to moglibyśmy podpierać centrum poprzez ruch F4 i mocno otwierać pozycję. Jednakże po hetman D6 Kamer zagrywa posunięcie
Genialne. Skoczek B5. Wspaniałe posunięcie, które pokazuje, że hetman nie ma gdzie się ruszyć, więc trzeba zbić tego skoczka i okazuje się, że po hetman C8 kolejne poświęcenie hetmana pokazuje, że no właśnie w tych partiach, słuchajcie, mamy te poświęcenia hetmana wspaniałe, no ale w niektórych oczywiście to były błędy, w tym jest wspaniale. No i teraz tak, jeżeli, znaczy tutaj hetman zagrał na B6, jeżeli wieża by zbiła hetmana, no to teraz liczymy materiał, wieża C8, król zagrywa na H7, bo pamiętajmy, że jak skoczek się zasłoni, no to mamy oczywiście bicie i też mamy w zanadrzu gońca na B4. Jeżeli król zagrałby na H7, to goniec zbija na F7 i tutaj grozi mat na H8. Piękny ruch, wyczekujący, nic się tutaj nie dzieje złego białymi, absolutnie. Jeżeli skoczek zagrałby na G8, wieża G8, bicie tutaj, bicie tutaj, bicie tutaj i goniec na E4 z atakiem na B7. Pozycja, aby się troszeczkę, można by powiedzieć, uprościła, ale kompletnie wygraną mają białe. Zwykle jest tak, że w potężnych kombinacjach pozycja się upraszcza z przewagą tej strony, która atakuje. No i tutaj też wieża mogłaby zagrać na C1. W ogóle rewelacyjna pozycja byłaby białymi. Jednak było inaczej. Mianowicie hetman zagrał na B6, skoczek dał szacha, król F8 i skoczek F5. Niestety ruch trochę słabszy w tym całym zamieszaniu. Zdecydowanie lepiej byłoby zagrać goniec B4 i okazuje się, że po tym ruchu pozycja się już praktycznie sypie. Z uwagi na goniec D6 trzeba było się bronić, bo zobaczcie, że pod każdym pozorem, jeżeli tutaj czarne zaczną bić hetmana, to jest bicie z szachem. Więc odzyskujemy materiał białymi bez żadnego problemu. No i w tym momencie, jeżeli jest goniec na D6, no to jest bicie, hetman zbija. Cały czas jak zbijamy hetmana, to jest ta sama historia, skoczek C8 i skoczek F5. Po wymianie tutaj i na przykład wieża C6 i po wymianie skoczek mógłby zbić na F7 z ogromną przewagą białych. Właśnie to samo się dzieje po tych kombinacjach, gdzie duże uproszczenie powstaje. Moi drodzy, było znowu inaczej w partii, znowu ciekawie. Mianowicie skoczek F5, G6 nastąpiło, goniec teraz dał szacha, król uciekł, znowu szach, król uciekł, no i hetman w końcu wrócił na C2. Czyli widzimy, że w końcu ten hetman musiał uciec, pozycja nadal jest bardzo ciekawa, nastąpiło bicie i teraz znowu Kejmer popisuje się genialnym posunięciem, brawa, 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 mianowicie goniec F7. Ale ten ruch aż tak trudny nie jest, zobaczmy, że jeżeli... trudne oczywiście dla arcymistrzów, jeżeli byłoby bicie, to hetman zbija, jeżeli król F8, to skoczek F5, tutaj nie wiadomo jak się bronić przed atakami matowymi, przepraszam, skoczek F5 z szachem, więc praktycznie mat jest w trzech posunięciach, w każdym razie tak też nie było. Jeżeli też by tutaj po tym ruchu król zagrał na E6, to jest bicie pionkiem i tu za chwilę wchodzi wieża jeden z kompletną wygraną białymi. W każdym razie B3 nastąpiło, hetman B3 obronił gońca, skoczek zagrał na E5. No i ten ruch jest niestety słaby dla czarnych. Dlaczego? A dlatego, że można byłoby po prostu zagrać skoczkiem na D5, no i tutaj po na przykład wymianach zbija to goniec i również białe mają ogromną przewagę. W każdym razie było znowu inaczej. Teraz goniec zbił na G6. To się też wydaje logiczne. Tutaj jeżeli skoczek by zbił... No właśnie, no ten ruch jest oznaczony znowu pytajnikiem, ale jest całkiem sensowny z uwagi na to, że jak skoczek by zbił, no to wjeżdża skoczek, no i po tym ruchu hetman F7 robi się nieciekawie, mówiąc wprost, bardzo ciężko się czarnymi bronić. W każdym razie, teraz nastąpiło D2, no i właśnie białe zbiły tego pionka. Niestety, no Kejmer nie dostrzegł pewnej możliwości, ale to było bardzo trudne według mnie do ogarnięcia na szachownicy w danym momencie, gdy ma się minutę 40. Mianowicie należałoby zagrać wieża C5. Tutaj może powstać fantastyczna kombinacja. Zwróćcie uwagę, jeżeli bije skoczek, to jest szach skoczkiem na F5.
Bo król H8, hetman F7 i znowu jest ta sama historia. Ten hetman chce dać mata. Wieża by musiała się obronić. Goniec na C3, napieramy na mata. No i jeżeli goniec E5, no to zwróćcie uwagę, wieża właśnie by teraz po C5 zbiła na E5. Bardzo skomplikowana sytuacja. I po skoczek E5 goniec bije. Wieża AF8 i uwaga, to nie koniec kombinacji. Hetman wraca na H5. Cały czas to związanie tutaj wygrywa partię i jedyna obrona ciężka też to wieża G4, a po biciu hetmanem na G4, bo chodzi o to, żeby król miał furtkę na G8. No i po biciu tutaj też można się już czarnymi pakować. Genialna by była kombinacja, bardzo trudna. W każdym razie tutaj wieża zbiła na D2, znaczy goniec zbił, wieża zbiła. Goniec B1 wrócił, skoczek C4. Szach nastąpił, król H8, moi drodzy, wieża z F na D1. No w tej sytuacji tutaj można by było zbić po prostu pionka, jednakże Kejmer próbował wtargnąć wieżą do obozu przeciwnika, goniec E5 i skoczek zbił. Wieża zagrała na F8, oczywiście trzeba pilnować widełek w ten właśnie sposób. Skoczek na F5 i skoczek zbił na B2. Niestety ten ruch jest bardzo słaby. Z uwagi na to, że Kejmer nie dostrzegł znowu fajnej rzeczy, mianowicie hetman B4. Jest opcja ataku na wieżę, no i tutaj opcja wjazdu hetmanem, albo też inna rzecz, mianowicie po wieża F7 mógłby nastąpić skoczek H6. Fajnie jest to dla białych, że wieża nie może zagrać tutaj, bo jest goniec na B1, no jeżeli wieża G7, to hetman F8 z wygraną. Po takich na przykład ruchach za chwilę partia się już kończy. Tu za chwilę wjeżdża też goniec na A2 z wygraną. Mianowicie, no wróćmy do pozycji. W tym układzie po skoczek B2 wieża C1. No i skoczek wrócił na C4, A4. Partia naprawdę miała niesamowity przebieg. Tutaj wieża G8 nastąpiło i pionek zbił bardzo dobrze. Skoczek na D2. W tym układzie Kejmer znowu zagrywa źle, bo hetman B4, a po hetman F7 robi się znowu gorąco i nie wiadomo, jak tutaj czarne miałyby reagować. W każdym razie ten hetman chce wejść do obozu przeciwnika. Jest możliwość zagrania takiego bardzo fajnego ruchu, wieża C8, odciągnięcia wieży, próba dania mata, więc mogłoby być bardzo gorąco. W każdym razie po hetman B4 skoczek bije na B1, skoczek E7, wieża zagrywa na G4. Jeżeli teraz tutaj Weiji zagrałby skoczkiem na C3, to partia prawdopodobnie by się skończyła zwycięstwem czarnych. Jeżeli skoczek zbija wieżę, to skoczek na E2 i odbicie tutaj i zostaje też przewaga spora, a materiału coraz mniej. A jeżeli wieża zbija, goniec zbija, hetman zbija, no to po hetman D6 też białe mogłyby się tutaj chyba pakować, bo grozi po prostu mat na D1 i wzięcie skoczka. No właśnie, szachy są naprawdę tutaj niesamowite, no wiele możliwości kombinacji fajnych. Wieża G4 nastąpiło. Hetman zbił skoczka i goniec H2. Fantastyczne zagranie ze strony czarnych. Zwróćcie uwagę, że jak król zbije tutaj gońca, to jest hetman D6 i odbicie tutaj na skoczka na polu E7. W każdym razie, nie hetman, tylko król zagrał na F1, hetman na E6, wieża C8, skoczek dał szacha. No i tutaj w tym układzie nastąpiła wymiana hetmanów. G3, zatrzymanie tego gońca, no ale oczywiście tutaj czarne muszą poświęcić figurę, żeby ten goniec zaczął grać. Wieża A8, no i tutaj seria wymian nastąpiła. Zwróćcie uwagę, że w tej sytuacji pionek więcej po stronie białych, ale bardzo ciężko to wygrać. Ja tutaj szybko przestawię ruchy, jakie były, bardzo szybko to zrobię, gdyż pozycja się za chwilę bardzo, bardzo upraszcza. Po prostu goniec oddaje swoje życie za moment za pionka. Zwróćcie uwagę, dokładnie w tym momencie tutaj jest bicie tego pionka, no i przelećmy tutaj te posunięcia dosyć szybko, które nie mają większego znaczenia, można sobie przećwiczyć, jest to pozycja kompletnie remisowa. Więc zaczęło się nieźle, zaczęły się bardzo fajne partie, piękna walka, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.